Dzień dobry, witajcie w ten czerwcowy poranek. Lecimy takie pół pętli w koło komina. Trochę lasu. Zapraszam do oglądania, pozdrawiam. Dziewiątego czerwca. Paliwo 9,5. 6,52 diesel, 6,24 LPG, 2,92. Piękna pogoda. Dawno na kanale nic nowego nie było. Teraz mam trochę wolnego, więc postanowiłem ponagrywać trochę vlogów, żeby ten kanał trochę ożywić. Jedziemy zobaczyć do lasu, jak to tam wygląda. I przynajmniej wytestować upgrade roweru, zmiana siodełka, kierownicy. Pozycja od razu lepsza. Tutaj na mojej trasie taka oto ciekawa figurka. Pocieszycielka rodzin z Lubochni. Chwila przystanku. I gdzieś tu powinna być ścieżka. Jakieś jeżyny się wczepałem. A się w jeżyny wczepałem. Jest dobry warun, więc trzeba trochę zdjęć porobić. Mam nadzieję, że nie zgubię okularów. Ale jeszcze tam jakby jakaś sarenka się pojawiła. Na tym prześwicie, ale się nie pojawi, bo gadam i ględzę jak potuczony. O, tutaj jest ta zmiana, o której mówiłem. Profilowana kierownica. Siodełko szersze o 30 mm. Mam je praktycznie maksymalnie wysunięte w stronę kierownicy. O, a taki piękny warun w lesie. Czas zmienić baterię i lecieć dalej. A jeszcze widzicie, miałem sprawdzić,
którędy jechać, a wydaje mi się, że jeszcze musimy jechać w tamtym kierunku i skręcić w lewo. Wtedy wyjedziemy na drogę Witkowo-Trzemeszno i będziemy przecinać ją pod kątem prostym i wrócimy przez Miaty. No dobra, aż żal opuszczać to miejsce, jest tak pięknie. No, czyli tak jak wcześniej wspominałem, muszę się udać w tamtym kierunku. To będzie tutaj w lewo. Tu jest krzyżówka. Polecimy kawałek prosto. Dokładnie gdzieś w ten rejon. O, coś mi tu zginęło. A może no, o, nawet sobie pojedziemy tutaj zielonym szlakiem i odbijemy po prostu w lewo. I już prosto wtedy na Miaty. To jest dobry plan. Dobra, pakuję sprzęt i lecimy. Do zobaczenia. Ależ to obłędnie wygląda w tym lesie. I znowu droga asfaltowa. Jo, i tu lecimy. Co tam się dzieje? Właśnie nie nagrałem fajnego odcinka trasy. Mi się cykle w GoPro pomyliły i zamiast nagrywać, to się nie nagrywało. Jak uważałem, że się nie nagrywa, to się nagrywało. Ciężkie jest życie vlogera. No dobra, stąd mam jakieś 5 km. I kolejna figura na naszej drodze rowerowej. Dobra, lecimy przez miasto. Trzymajcie mocno kierownicę.
Dobra, kończymy dzisiejszą wycieczkę. Dzięki, że byliście ze mną. Dobrego dnia wam życzę. I do następnego. Cześć.